Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Konty w kolejnym materiale z Knights of the Road. Mam nadzieję, że to już chyba ostatni, bo jak widzicie jesteśmy w mroku, w którym stoi zamek. Więc tak liczę na to, że to jest ostatni materiał, ostatnia mapa. No, pamiętajcie, że w grze zawsze należy sprawdzić, czy da się iść na starym początku w lewo. Jak widać, da się. Nic tu nie ma? Okej. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia mapa. Zastanawiam się, dlaczego tak daleko w lewo jest w stanie iść, ale okej. No, trzeba było... trzeba było bardziej przeszarżować, jak widać. Nic, idziemy sprawdzić, co tam jest po lewej. Jakieś skrzynki tam, ale jakaś strzałka, że do góry trzeba iść, więc spoko. Zobaczymy, co tam będziemy mieć po lewej. W tych skrzyniach. Pewnie złoto znajdziecie. Tam się da iść. Okej. No, wizard. Mamy pierwszy zapis. Greetings. There's something I have to tell you. Recently there was a strong earthquake and there are giant pits all over now. There's no way you can reach the castle unless you know how to fly. Hey. Dobra, faktycznie tu się idzie w lewo. A little reminder for everyone who needs it. You can switch between your abilities. You can do it almost any time, even being in the air. O kuźwa, dało mi się z kitu. Okej. Okej. Może rzeczywiście na tej, w tej planszy się idzie w lewo. Kurde, co za kolo. Da mi klucz pewnie. Nie dał. O kurde, następny. I zaraz się podleczę po prostu. Och, myślałem, że nie doskoczę. Okej, jesteśmy w zamku. To chyba jednak dobrze poszedłem. Okej, okay. Dobra, mamy zapis. Ten się nie da iść. O kurwa, mimik, serio? Mimiki nawet w takiej gierce? No bo mimik. Dobra, dał mi jedzonko. Dobra, tu potrzebujemy klucza. Dobra, tu można samarę nabić. Spoko. Tu jest jakieś przejście i tu jest zapis, okej. Okay. I would like to make an offering. Tutaj nie przejdę nigdzie. Dobra. Niewiele z tego wiem, ale okej.
No, trzeba iść dołem pewnie, bo tam jest skrzynia, ją będzie można pewnie po schodach gdzieś tam od drugiej strony wyjść, rozbić. Będę mógł tutaj zajść do tego checkpointa. Aha, tylko nie mam klucza. Ja się pytanie, czy ja jestem w stanie zabić tego rycerza, może on mi da klucz. No nie jestem w stanie tego rycerza zabić za żadnym sposobem. No. Mam dziwne wrażenie, jakbym poszedł w ogóle jakimś, kurde, totalnym, dziwnym skrótem. Myślę, że nie jestem w stanie zabić, nie jestem w stanie w niego strzelić, ani nic mu zrobić. A tu nie ma nic poza tylko bramą, do której nie mam klucza. Tu jest ten mimik. Teraz się okaże, najpierw powinienem iść w prawo, a później w lewo. Jeżeli nie mając klucza, nic tu nie zrobię. To by było trochę smutne. No bo tu jest też ten, kurde, rycerzyk, którego nie idzie przebić się. A tu jest ten zamek. Zróbmy tak. Continue. Idziemy od początku. Aha. Nie ma restartu. Myślałem, że od początku mapy pójdę. Okazuje się, że jednak idę od save'a. Nie mam klucza. Dalej mnie nie zdziwi, jak się okaże, że trzeba było iść najpierw w prawo. Tam byłby klucz i dopiero przyjść do zamku, nie? A ja sobie poszedłem naokoło. Znaczy no, najpierw poszedłem sprawdzić, czy się da iść w lewo. Bo przecież kto by się nie dał skusić, żeby sprawdzić, czy nie da iść w lewo. I tak to będą mi jaja jak beretek, jak się okaże, że tam jest po porawie. Trzeba było najpierw iść, zaciukać kogoś, dostać klucz, żeby tu się cofnąć. Gorzej się okaże, że tam wrócę się. A tam nie będzie klucza i się okaże, że tu trzeba było iść gdzie indziej, no bo strzałka prowadziła do góry. Które to może być właśnie po zdobyciu klucza. Może sobie go na spokojnie zabić. Musi się wyleczyć. To będzie przykre. Tam ten duży rycerz mi da klucz. Nie podskoczyłem. Strzał mnie zaszarżuje. Nie ta zmiana skilla. Za szybko klikam. Niepotrzebnie, bo mogę sobie wylecieć na pełną odległość. Dobra. O jajko. Ciekawe, że save mi daje kontynuację dokładnie z tego miejsca, na której się zapisałem. Dokładnie w tym miejscu, w którym się zapisałem. To mnie na kontynuacji daje, nie mogę sobie zacząć od początku, żeby to przyspieszyć.
strzałka pokazuje ewidentnie, że trzeba iść w lewo. Ale to mnie rozstanawia. Dlaczego można rozwalić ten murek? Po co to jest? No, nawet plansza pokazuje, że trzeba iść w lewo. No to jednak, kurde, tam trzeba iść. Ja już naprawdę nic sobie nie kumam. Ja już nic sobie nie kumam. Skoro od razu jest strzałka, że trzeba iść w lewo, to o co chodzi? Jestem za głupi na tę grę chyba. Momentami mam wrażenie, że jestem po prostu na tę gierkę za głupi. Nie. Ja nie podskoczyłem sobie drugi raz. No to jak trzeba iść w lewo, no to jak ja tam byłem, no to czego nie mogłem ją dostać? Dobra, dobra. Trzeba tego rycerza pewnie zaciukać. I on sobie da klucz, ale jak go zaciukać? No mam i ja. Ewidentnie jestem chyba za głupi na tę grę. Nie ma tam jakiegoś zajścia czy coś. Tu jest, no to nie wiem, pewnie tego rycerza trzeba jakoś zabić, ale jak? W jakimś celu tutaj jest nabijanie many. Jak tego rycerza uciukać? Tu jest zapis i tu nie mogę też przejść, bo stoi sobie ten rycerzyk. U góry jest skrzynia, która blokuje. No, co, nic nie zrobisz? Tego rycerzyka nie idzie zabić. Ani strzałą, ani niczym. On też nie strzela, żeby można było zablokować i rozbić tę skrzynkę. A, mogę się tam zapisać. No tu nie ma nic. O! W jakim celu ten ptak tu jest? Nie wiem. Trzeba zdobyć klucz, no pewnie z tego rycerza, ale jak go zabić? Skoro ja nie jestem w stanie mu nic zrobić. Też nie jestem w stanie wyskoczyć do góry za bardzo. Hmm.
chciał i nie mogę go zabić, to co jest? Nie jestem w stanie tego rycerza zabić, no i co? Bez kitu, nie wiem. Nie jestem w stanie tego zabić, także nie wiem co się działo. Zero pomysłu co ja tu mogę zrobić. Tu podchodzi i sobie staje i nic. Tu można było gdzieś podskoczyć jakoś w sufit. Jakaś tutaj luka była w suficie, żeby można było tu wskoczyć, to bym mógł spróbować wystrzelić na przykład na skrzynkę. Totalnie bez pomysłu jestem, co ja tu mogę w ogóle zrobić, czy w ogóle mogę cośkolwiek zrobić. Do zamku się dostałem i co mi to dało? Tu mi nic nie mówi ta statuetka. Let your journey be easy. Bo trzeba się dostać przez drzwi na dole. Ale nie mam klucza. A klucza nie mam jak zdobyć. Klucza nie daję. To przejście tutaj to też nie wiem jaki ma cel. Dół się ginie. Nie da się tam wskoczyć chyba, nie?
Jeszcze myślałem, że może jak tu będę właśnie się rodził, to będę mógł wyskoczyć. A, nie da się w ogóle tam wskoczyć, jest tak skonstruowane, że się tam nie dało wskoczyć, no to słabo. Na to tu jest ten checkpoint. Ten, że manę można nabić. Nie wiem, poskakać mam na niej, czy co? Rozbije się w końcu? Da mi klucz? Kompletnie nie mam pomysłu, co zrobić. Skoro nawet bijąc w plecy tego rycerza nie idzie go zaciukać, no to ja nie wiem naprawdę. Nie wiem, nie mam pomysłu. Nie otrzymuję obrażeń w ten sposób, zaszarżuję w niego. Ale co to da? O kurde! Nie mam pytań. Nie mam pytań. Ile znowu kolejne 10 minut zmarnowane? 15? Co to była ta mana, żeby ją nabić? Nietopera się muszę odbić. Czy mimika jakoś mam chcę tu zlurować? Nie ma tu jakiegoś... Nie to... A, dobra. Już przestaję myśleć przez tę gierkę, kurde. Ja już przez tę gierkę przestaję myśleć, szczerze mówiąc. Takie chore rozwiązania. Razem mi się po tę skrzynkę nie chce iść. Tak, dużo czasu zmarnowałem, że mi się nie chce po tę skrzynkę iść. Dajcie mi final bossa. Wspinamy się na szczyt zamku, więc musi tu gdzieś być final boss. No, odjechałem ze schodu. No. Długo trzymałem przycisk.
co jest tak spieszy, czy ja sobie mogę po prostu zrobić tak? Okej. No jednak tak blisko stać nie mogłem. Dobra, podleczymy się. Aha. Jechałem sobie. No dobra, ale na co ja tam mogę skoczyć? Dobra. Pomniałem, że jak się ślizgam, to lecę dalej. Dobra. Okej. Już wszystko wiem. Wystarczająco dużo czasu zmarnowałem. Tu się obawiałem, że za wysoko wyskoczę. Nie będę wiedział, gdzie jestem. Ja, bo on też leci. Tak też się porusza. Tam, że on w miejscu jest, a on się porusza, więc jestem w stanie dolecieć tak naprawdę do niego bez wykorzystywania Shield Rusha. Kurde. Dobra. Żyję. Tak, tam raczej nie będę się chciał wracać. Nie wiem, po co bym miał to robić. Kowal, na pewno za 50, za 30 golda coś kupię, nie? Dobra, chyba jednak muszę iść na dół. No tu tutaj nie ma drogi, więc chyba jednak muszę iść na dół. Aha. Jakaś balista, co tu się w ogóle dzieje? Dobra. Brak many. To dobra, to mogę się zabić. Któryś pewnie da mi klucz. Któryś pewnie da mi klucz. Dobra, mamy klucz. Idziemy się zapisać znowu, żeby odregenerować przy okazji sobie manę. Teraz przeraszujemy ich. Nie wiem, jakim cudem obrywałem, ale dobra. Okej. Jakimś cudem żyję jeszcze. Bo ja zamienię kolejny. Okej.
Ale tu nie jestem w stanie przeskoczyć, więc dupa. Okej. Teraz bliżej. Dobra. Tu mam zapisik. O. Spell. Korona. Aj, wow, that looks pricey. Good that we decided to check it. Find the golden crown, Alibaba's treasure. No dobra, znalazłem koronę Alibaby. 50 golda mi badała. No, nawet nie był to mimik. No i czego mi nie podskoczył? Czego żeś mi gościu nie podskoczył? No ja mam. No, another pair of mysterious spell scroll. No nie mam dwóch śrub, dwóch stron nie mam. Nie zrobimy całego spell scrolla. Dajcie mi w tego final bossa, okej? Okay? Idę i końca nie widać. Aha. Aha, ten co tak rozbił. No dobra. Dobra, jest mana potka. Dobra, do góry mam iść. A, jeszcze mimik. Okej, to on pewnie po to jest, bo inaczej nie wyskoczę. Dobra. Trzeba odpowiednio skakać. No się na to pierwsze to spoko.
to muszę dopiero skoczyć, jak będą wyżej te ptakony. Okej. Okay. Istotne. O Jezu. No nie jestem w stanie wyskoczyć, nie mając tego rycerzyka, na to wychodzi. Tutaj, że on się urywa. Już takie kurde kombinacje na koniec. Okej, udało mi się wstrzelić, dobra. By się okazało, że to mimiki bym skinął. Ja bym się zdenerwował. Ej, no bez przesady, ile jeszcze? Co to za skolar? Dzień dobry. Kim pan jest? Chronicler. Visitors are rare to see in our castle, but it hasn't always been so. Would you like to hear my story? Okay. A disaster struck. Someone put a spell on the queen and she fell into a deep sleep. King Theobald started looking for a way to break the curse. Wizards from all over the kingdom were invited to the castle, but none of them was able to help. Most likely, whoever cast the spell was very angry with Theobald and wanted him to suffer. Desperate, Theobald turned to forbidden dark magic. Soon he found a way to maintain the queen's vitality while she was asleep. A device was built to pump out the magical energy from the fairies and transmit it to the queen. Obviously, it was lethal for the fairies, and they were killed every time by pumping out the energy. But Theobald didn't care about them. He found a way to win some time to proceed with learning. More about dark magic in hope of finding a reverse spell and free the queen from the spell. As far as I know, he never found a way to awaken her. The dark magic distorted his appearance and worn him out. The castle was shrouded in darkness. I think Theobald has long stopped trying to find a way to free the queen and lost his mind. And the captured fairies keep dying for nothing by giving the energy to the queen that can no longer be saved. Nah. Po to się pewnie zbiera te strony, żeby faktycznie... Dwa endingi pewnie są. Jeden, że nie udało się królowej uratować, a drugi, że się udało. Po to się pewnie zbiera te spell scroll fragmenty. Z racji, że ja nie zebrałem dwóch fragmentów, to pewnie nie obudzimy tej królowej. Jak ja mam tam wyskoczyć? Nie ma tu nic. Dostać, że no to można na pewno wyskoczyć na coś. Chyba, że te nietoperze można zlurować. Znaczy skrzynkę, jak zestrzelę, to może coś tu będzie. A, mimik, okej, wszystko jasne. No, będziemy skakać po żarandolach, okej. Pewnie są mimiki.
odskoczy. No to tutaj to widzę skilli milion trzeba kurde wykorzystać. Trzeba zrobić tak, żeby on zaskakując pewnie od razu na niego wskoczyć. Dobra, nie mogę ogarnąć się. To nie jest wcale takie trudne. Ewentualnie tak mówię, jak on zeskoczy, to od razu na niego skoknąć. Dobra, zabij mnie, bo widzę, że brakło mi... many. Ja pierdzielę, to była plansza długa. Aha, to jeszcze od tutaj, od tego miejsca. Jeszcze po tych żarondolach muszę znowu skakać. Ja pierdzielę. No, żebym se kurde skoczył po byku. Aha, żarondol już nie mam. Pod nową. O, mama. Jakby tu jeszcze był jakiś kurde checkpoint albo coś, żeby sobie manę nadać. Ojeju. No. No i co, jak mam dwa, to co teraz? Ja myślę, że tutaj jest po prostu podwójna szansa, żeby to wyskoczyć, czyli jak oni rzeczywiście muszę kurde. Oczywiście, bo muszę wyskoczyć, jak oni tam spadają. Aha. Jedna na drugiej się zatrzymała skrzynka, nie mogę ich podnieść. I oni nie podskakują niestety. Ja pierwszy. No mam dwie szanse chyba o to chodzi, nie wiem. No. Nie mogę sobie dobrze wyskoczyć. No nie wiem, kurde. Aha! Ja pierniczę, no na to bym nie wpadł nigdy, że oni się tak ustawią. Yes, final boss. Edith, so it means you managed to beat the ice monster and get right here? Well done. But I have no fear, let me show you my strength. Get ready, you monster. Yeah, I've seen enough fellas like yourself. Now you can see their tombs. You will die today.
Jak unikasz tych kulek? Kulek, piorunów, wszystkiego jak unikać. Cóż, trzeba wszystkich umiejętności używać. Nie ten przycisk. Dobra, dalej już wiem, że tu trzeba po prostu wszystkich umiejętności używać i tyle, nie? Czyli dashem mogę unikać pewnie piorunów i tych kulek. Oczywiście nie ten przycisk. I znowu nie ten przycisk, znałem. Aha. Teraz nie mam nadasza. Znaczy nie, no nie, no na pewno muszę na niego skakać, no ale... Chyba, że jestem w stanie jakoś inaczej go bić, żeby mu więcej i szybciej zadawać obrażenia. Nie, to tak na pewno nie będziemy walczyć. Muszę i sobie naładować tę manę, bo bez full many będzie problem. Jeszcze mięsko. Jestem, nie jestem w stanie go bić. Ja za szybko chciałem. Totalnie nie ogarniam. Teoretycznie jeszcze zanim się mogę... zanim się mogę schować, żeby te piorunów unikać. Zanim on zacznie to kastować, to mogę się za nim schować. Okej. Jednak nie mogę się za nim schować. Czyli muszę tymi daszami jednak. Kurde. Będzie długa walka, widzę. No musiał mnie uderzyć. Masakra, co ja robię, nie? Co jest, kurde? Jakim tutaj już 3 HP straciłem? Aha, no od razu drugiego kulka rzucił.
Kurde no, no ponad pół mu zbiłem, ale przydałoby się 5 HP mieć. Mogę go przeskoczyć. Jedno co zauważyłem to, że mogę go przeskoczyć w momencie, kiedy używa kulki i zadać mu jakieś obrażenia. To jest duży plus. Jeżeli mi się uda to wykorzystać na swoją korzyść, to będzie dobrze. O, i on wtedy używa sobie piorunków. Za wcześnie na niego skoczyłem. Kurde. Jezu, co się dzieje normalnie? A to teraz to było bardzo złe, że tego użyłem. No jeszcze musiałem oberwać. O, o, to teraz to nie wiem co się stało, że oberwałem. Super ancko po prostu. I poza tym chyba 2 HP mi coś zabrało naraz, a nie jeden. Teraz za wcześnie. No i to za szybko uderza to ostatnie. Go w końcu udupię. No. Ja, dobra, udałeś na farcie. Zgubiłem się w tarczach, którą miałem aktywną, naprawdę. Defeat this enemy, Thunderbolt. Co tu jeszcze, nie koniec? Czy to będą po prostu wróżki na dole? Jak jest safe po bossie, to dziwne jest. O matko, to będzie final boss chyba. King Theobald, my servant told me that a brave man wearing an orange hat sneaked into the castle causing troubles, and you being here means that even Edith couldn't handle it. And she is by far my bravest warrior. King Theobald, is it? Your weapon can speak? Oh, I see, that's familiar. Free the fairies, the ones you kidnapped, and stop hunting them down. You see, the fairies are a good source of magical energy, and I need it. I heard that familiars are stronger than ordinary fairies. I sense much energy in you, so I'll catch you. No nie, no serio, to jest final boss. O, nie mogę kurde go bić. Świetnie.
Fajny boss, muszę przyznać. Jak ja mogę nabijać ten manę na nim? Nie mogę na niego skoczyć. Dajcie mi chociaż źródło, jak mogę nabijać na nim manę. Serio. I nie oberło w ogóle. No jak? Aha. O kurde, zatrafił mnie. Na nietoperka mam sama nabijać pewnie. I co, muszę tutaj jeszcze pewnie manewrować maną, żeby nie zużyć całej od razu, żeby można było go unikać. Teraz do nietoperki. No jestem na dobrej drodze. No. No dobra, jestem na dobrej drodze, żeby go utuc. Może go teraz już zaciukam. To nie sport, ale na nietoperkach znowu, to go powinienem zabić. O kurde. All in. Dobra. Może w końcu pikę. Kingu Teobaldu. Defeat this enemy, plunge into darkness. Has the darkness absorbed them? Let's hurry up and free the ferret before it becomes too late. Ja się wolę uleczyć na wszelki wypadek, bo to kurwa chore rzeczy widzę się w tej grze. Okej. Pull the lever. Mówię, bo zbierał wszystkie strony. Hey, are you okay? To bym ją obudził.
I think so. Are you here to rescue us? That's right, and it looks like we did it. Thank you. Had you appeared a few months later, don't worry about us. We will get back to our forest as soon as we regain our powers. Koniec. Finish the game. Ciemność została wypierdzielona. Will we just leave her like that? Can we help her though? I don't think so, but... We've almost made it to our home, and there's a bag full of gold coins. We've managed to rescue the fairies and become rich. Iowa, what is it you're reading there? It's one of the pages with that weird spell we found. You know, it looks like it could be a reverse spell. What if it could help dispel the queen's curse? That'd be awesome, but where do we find the missing pages? Could there be something we missed during our journey? How about starting over to check it? A od nowa, żeby sprawdzić spele, gdzie są. But that was a long journey. Should we really start over? How to decide? Oh, come on. What do we finish up the deal that Theobald couldn't finish? Okay, let's eat first and take a good rest. Later, we can start searching for the missing pages. Now we are talking. We also better hide our gold. Shiny Byte Studio. Ja myślałem, że jak się ten uzbiera wszystkie zakute strony, to się pewnie uwolni. Zdejmie klątwę z księżniczki, się uwolni. To są pewnie te skrzynki, które znalazłem, śniegi. Albo te, których nie znalazłem. Dwie się tylko pojawiły, nie? Dobra, udało się skończyć, trochę zeszło, trochę błądziłem, jak debil, zwłaszcza z tym rycerzem, trzeba było go zestrzelić. Także jak daliście radę dotrwać do końca, to fajnie, postaram się jakieś timestampy wyjątkowo wstawić, żeby nie było błądzenia, było co niemiara. Także do zobaczenia w kolejnych tutorialach, do zobaczenia na streamach i być może w jakiejś kolejnej serii, jeżeli wpadnę na jakiś dziwny pomysł. Trzymajcie się, bye!